Halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Dev Tycoon. Jeżeli chcecie więcej i jeszcze więcej odcinków, koniecznie zostawcie lajka. Dużo lajków, będą opowieści, będziemy wymyślać gry. Słuchajcie, mamy bardzo dobrą passę. Właśnie, wiadomość, niesamowicie dobrze bawiłem się przy grze The Seas. O, za dużo jedno S. Sis. No, za dużo jedno. Wielkie osiągnięcie w dziedzinie interaktywnej narracji. Postaci porywający scenariusz na długo zagoszczą w naszych umysłach. Wybitne dzieło firmy Ridgezone. Andrew McNara, Game Informant. Bang! Dziękuję. Fantastycznie. 500 000 sprzedaży. To właśnie sprzedaje się wyjątkowo miernie. Muszę przyznać, jak na tak rewelacyjne oceny. Ale, no, 5 milionów w gotówce mamy, tak? Więc możemy robić kolejną grę. Zbadaliśmy trochę tematów. I co my dzisiaj moglibyśmy zrobić? Halo, karetki jadą za oknem, wiozą jakichś ludzi gdzieś. Historia alternatywna. RPG. Na Play System 2, który ma w tym momencie najwięcej udziałów. RPG, D, 3D, WeeBDB. Ten, dobrze. Dla wszystkich średnie. To jest historia alternatywna. Niech to będzie jak Gimper został hetero, na przykład. Dalej, bang, rozpoczynamy produkcję. Ten już ma dostępne tutaj doładowanie, więc za chwileczkę będziemy mogli z tego korzystać, będzie fantastycznie. To jest dokładnie tak samo ważne jak poprzednio, liniowa fabuła, zaawansowane przerywniki, tak. Silnik, tak. Dobra, no rozgrywka, tak. I to zostawiamy w takim razie w ten sam sposób rozłożone. Dobra, doładujemy ciekawusią, pij kawę, będziesz wielki. Będziesz wielkim programistą, przyjacielu, jak będziesz pił kawę, jaką te piątki. Tak, zdecydowanie zgadzam się na wywiad. Historia alternatywna i RPG. Dźwięk czy projekt poziomów? No zdecydowanie odnoszę wrażenie, że tutaj istotniejszy jest projekt poziomów. O, pięknie jak design idzie. Dreamwas nie jest już dostępna. Ludzie z branży się zgadzają. Dziękuję, dziękuję kochani ludzie z branży. Fantastycznie, że jesteście. Tutaj również niczego nie zmieniamy. Również przydziałów. Właśnie, dokładnie tak samo puszczamy. Bo to jest gra, w której bardzo podobnie trzeba paseczki tutaj układać, nie? Fantastycznie, 200 designu, ślicznie. Jak na RPG to naprawdę bardzo, bardzo spoczko. Rozgłosik sobie rośnie. Rozgłosik, termosik, eskimosik, yo, elo, pięknie. I tutaj dokładnie tak samo. Średnie stoisko. Weźmy, 500 000 wydamy, to jest dosyć sporo. Ale na jak Gimper zrobił hetero, zrobimy trochę hypik. Zrobimy troszkę hypik, ja tutaj puszczę czasopisma i demówki. Poczekamy te 4 tygodnie teraz. I tak mają jeszcze sporo bugów do naprawienia. O kurwa, ale designu wpadło przed chwilą. Poczekamy, aż będzie teraz G3. I na G3 po prostu to podbije jeszcze hype'a mega na tą grę. Ona ma bardzo fajną technologię, bardzo fajny design. PPS, o właśnie, The Seas i jak Gimper został hetero tutaj. Wystawiają, ze 150 tysięcy osób powinno przyjść na nasze stoisko, bo to jest średnie stoisko. Właśnie, ślicznie, 180 tysięcy osób. Nie jest to top stoisko, ale rozgłos wzrósł do 117. Więc jest w ogóle fantastycznie. Dobra, to już hajs nam nie pomoże, jakoś fanów troszkę przybyło. Naprawiamy jeszcze ostatnie bugi. Gamelink już nie jest dostępna. Ostatnie bugi i bang! Puszczamy produkcję. Nowy rekord designowy, nowe połączenie, dobre zarządzenie. Matthew Park ma już 5 level, więc będziemy mogli przyspieszenie zbadać. Wzrost płacy, żaden problem. Stwórz raport o grze, proszę. I ty stwórz raport też o grze. Pierwsze recenzje, jak Gimper został hetero. Bardzo fajne oceny, mamy 7, elegancko. I kolejna 7 wpada. 8, fantastycznie. O, i 6, a to ciekawe, to niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się to. Tworzenie gier, zbadajmy temat. Ty natomiast, co możesz zbadać? 74 mamy, o, mamy za mało punktów. Dobra, wirtualną ekonomię, zobaczmy jak sprzedaż pójdzie. Przy takim hypie, no, powinna pójść nieźle i poszła nieźle. 1 200 000 w pierwszym tygodniu, super, no w drugim już troszkę to opadło, ale naprawdę fantastycznie poszło. The Seas raport mamy. I raport o grze, jak Gimper został hetero. Projekt poziomów w tej grze to bardzo ważny czynnik. Dobra. Chyba się pokusimy w związku z dobrymi wynikami sprzedaży, żeby mimo wszystko jakiegoś techera tutaj zatrudnić. Tutaj tak. Tobie dajmy szkolenie na przyspieszenie. Tobie mogę dać szkolenie na przyspieszenie. Nie, bo ty masz za słabe skillsy. Żeby tobie przyspieszenie zrobić, musiałbyś mieć 500 designu. Dobra, to plusujemy cię w design, Gaper. Casualowa. Dobra, przerywamy zaraz wszystkie badania i casualowe, albo nawet, dobra, szybkie urlopy.
Wracacie z urlopów i od razu casualówkę robimy, nie? Od razu jak wracacie tylko. Teher na 300, 280, 312. Dobra, wyszkolmy go po prostu troszeczkę. Będziemy cię szkolić w techowaniu. Szkolenie dostań, wdrażanie nowego personelu. Wy na szybkości na urlop, ciebie też za chwileczkę dajemy. Trzeba casualówkę zaraz trzasnąć. Kończ to szkolenie, waść. Wstydu oszczędź! Wstydu oszczędź, wać pan, albowiem pana wypierdalam. Żelezo, żele papą. Dobra, żebyś się wdrożył, jeszcze jakieś badanie sobie zrób, nowy temat, na przykład zbadaj filmy, może być. Fantastycznie, Amazing Spider-Man sobie zrobimy. No już coraz bliżej tej granicy 500 000, no nie? Dobra, wy już wracacie z urlopu, on zaraz wróci. Tan kończy szkolenie. Dobra, zaczynamy casualówkę robić, bo to już inaczej nic nie zrobimy. Stwórz nową grę. Średnia. Wybierz temat. Komedia. Wybierz gatunek. Casualowa. Casualowa komedii to powinno być dobrze, prawda? Dokładnie. Wybierz platformę. Jak na PlayStation 2 są casualówki? Całkiem nieźle. A Mbox? Na Mbox w ogóle są nie do przyjęcia. No dobra, to na Play System puśćmy. RPGD, 3D, WBDB. Dla wszystkich. To jest komedia casualowa na Play System. To mówię. Super śmieszna gra, to nazwijmy. I nie mam pomysłu, o czym ta gra może być, więc nie wymyślę nic. Ale to jest sam design praktycznie, więc my w ogóle fantastycznie to rozpierdolimy. No robimy generalnie tak. Tak to wygląda. Liniowa fabuła. Nawet nie, to proste scenki po prostu niech będą. Bez silniku prawie. Na rozgrywce się skupiamy. Żeby dać achievementy, tryb dla wielu graczy. No tu jest design, więc tutaj Edmund Macmillan. Tu możesz być ty i dobra. I damy odpał. Napierdalamy punkciory. Jak Gimper dostał hetero, 4,8 miliona. Chyba się 500 000 sztuk nie sprzedało. A szkoda. Dobra, robimy rozgłos. Marketing zdecydowanie bardzo dużo daje. O kurwa, jeszcze rozgrywka teraz wchodzi. Pięknie, 120 punktów designu. Coś ślicznego. No co wy jeszcze robicie? Halo, co wy jeszcze robicie, przyjaciele? Co tu się dzieje? A, jeszcze punkty idą. Opowieści zadania, dobra. Projekt poziomów, a cała reszta jest w ogóle nieważna. Lepsze dialogi może delikatnie. Dobra, tu puśćmy Gimpera. Level design to jest właśnie tech, odnoszę wrażenie, więc puśćmy tu Matthew Parka. No jak ta gra będzie klapą, no to wtedy będziemy wiedzieli, kto zawinił, tak? Dobra, bang! Lecimy i Matthew Park ma doładowanie teraz. Więc leć, żyj pączku krocz. Fantastycznie, kolejne punkciory zapierdalają, rozgłos oczywiście podbijamy. 150 tysięcy dajemy na marketing. Fantastycznie, 70 technologii, projekt świata w ogóle, grafika bardzo, dźwięk trochę. I teraz tutaj się liczą średniaczki, więc dajemy to, level design zrób ty i ten Donovan George w ogóle się nie przydał, no ale trudno. Kurwy na motorach tam jeżdżą, pojebało wam się coś. Zniszczę was, zniszczę wasze kanały, zobaczycie. Dobra, rozgłos rośnie, ślicznie. Jeszcze jakieś czasopisma puśćmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz czasopisma i dema. Super, super, rozgłosior rośnie. Designu jest sporo, technologia nawet całkiem nieźla. Niezła, jak na grę casualową. Ślicznie, nie, wyniki w ogóle fantastyczne. Uważam, trzeba to szybko wypuszczać. Bo zaraz popularny gatunek spadnie, nie? Już nie będzie tego efektu. Obawiam się, że i tak już to zjebaliśmy. I troszeczkę za późno z tym wystartowaliśmy. Nie chcę zabugowanej gry wypuszczać, to na pewno. Dobra, bang. Gra multiplatformowa, to za chwilę. Jedziesz. Bang! Nowy rekord technologiczny, nowe połączenie, dobre zarządzanie. Fantastycznie, levelujemy, wydaj grę. Nowy projekt badawczy, grafika 3D V4, ile to kosztuje? Grafika 3D V4, 100 punktów badań, dobra, to trzeba je nastukać, zrobimy zlecenia. Pach! Rynek się unormował, kurwa, przed wydaniem gry, no rzesz. Super śmieszna gra, jakie wyniki? Szóstka. Szóstka, oby piątki tylko nie złapać. Siódemka, no dobra. Szóstka, no dobra. No bardziej na plus niż na minus w każdym razie, no nie? Ej, ale ta sprzedaż idzie fantastycznie. Kurde, super idzie sprzedaż. 100 tysięcy sztuk ponad pierwszy tydzień, więc to jest bardzo, bardzo dobrze. Czyli jeżeli byśmy wydali w ogóle coś dobrego, a nie przeciętniaka, to byłoby w ogóle fantastycznie, no nie? Dobra, róbmy jeszcze jedną gierę. Co my teraz możemy zrobić? Historia gier. Historia gier. Tu był średniak, średniak. Przygodowa była dobra. Dobra, zróbmy przygodową jeszcze raz.
Jakiś nowy temat. A może spróbujmy zrobić symulację tworzenia gier. O, bo tego w ogóle nie robiliśmy. Jak symulacje na PlaySystemie się schodzą? Tak sobie, ale na pieca powinny zejść dobrze. To prawda. Zróbmy na pieceta. Silnik gry wybierz. Game Dev Tycoon. Bang! Tak jest. Rozpoczynamy produkcję. Wynagrodzenie. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobra, to jest symulacja. Więc tutaj ważny jest gameplay i troszeczkę silnik, tak? Opieści zadania prawie w ogóle. No, w ten sposób to dajmy. No i chyba mamy to dobrze przygotowane w tym momencie. Matthew Park tutaj? Tak, dobrze, on jest od technologii, świetnie. Doładowanie, kurwy! Polskie kuchwy, czasopisma. A to jeszcze bardzo mało to daje. Dobra, Park porówno... Kurwa, jak on tym designem srajk pojebany, nie? Średnie stoisko. Zrobimy rozgłos na game. Ja, ile designu, my wygramy tę grę, nie? Dialogi w ogóle, sztuczna inteligencja, projekt poziomów troszeczkę. Lepsze SI dodatki, SI dajmy. Nie, tu się musi Techer siąść. Matthew Park, a tu niech siądzie Gimper najwyżej, nie? Dobra. Tak zróbmy. Ten Donovan się w ogóle na nic nie przydaje, nie wiem po chuj on tu jest. Jezu, jak dobrze, jaka to będzie dobra gra. Rozgłos napierdalamy. Jeszcze jak wejdzie to stoisko za 500 000, to wymiecie. 200 designu, 100 technologii na drugim etapie. My rozkurwiamy, ale mnie nos swędzi. Ja czuję dobrą grę. To ja nosem czuję dobrą grę po prostu. Jeżeli o to chodzi. Dobra, tutaj nic nie zrobimy. Gimper za dużo. Kurde, ty jesteś słabiakiem. No dobra, zrób dźwięk, żeby Gimpera troszkę odciążyć. Zróbmy tak. Łupać te punkciory, pamięciory. Ślicznie, będzie 500 000 chyba na super śmiesznej grze. Pięknie, konwent wchodzi. Tuż przed premierą, Game Dev Tycoon i super śmieszna gra. Dobrze. Z 200 000 przebijemy? Przebiliśmy, ślicznie, 203 000. Rozgłos na setce. Fantastycznie, czuję, że 500 000 na Game Devie robimy, no nie? Małą kampanię trakniemy nawet. Dobrze, plus 25 do rozgłosu. Zarabiamy na tym w chuj, zobaczcie ile technologii. Szef, wygląda na to, że wielu graczy używa nielegalnych kopii, super śmieszna gra. Ostrzeż ich, nikogo nie pozywamy, jesteśmy dobrą, fajną firmą, my lubimy ludzi. Super śmieszna gra, dobra, no nie dobije 500 000. Game Dev Tycoon ma dużą szansę, żeby 500 000 dobić. Ponaprawiamy bugi i wchodzimy. Pirat postaje się bolączką, zyskaliśmy 200 fanów. Zawsze coś do przodu, prawda? Zawsze coś do przodu. Pęk! Wchodzimy. Ale to będzie hicior, nie? Rekord technologiczny, nowy temat, nowe połączenie, dobre zarządzanie. W chuj. Edward McGillen jest chorym pojebańcem. Nowy projekt badawczy, Jezu. Dobra, ty rób badania, a ja będzie swędzi ten nos, jebani. Jebani, to idź się, kurwa, umyj i będzie pięknie. Dobra, ty idziesz, techujesz się, nie? Ile tylko można. Szkolenie, ty się design idziesz na plus. Szkolenie... Ty się design. Mam, to jest kolejny od designu typ. A coś zjebałem. Ty mam, przepraszam, czterech od... Nie, to nie są technologii. A nie, to dobrze. To... Dałem designowy kurs, ale jestem głupkiem, jeżeli tak zrobiłem. Siódemka, no liczyłem na większy hicior. Ósemka, no jakby jakaś dziewiątka wpadła. Kurwa, szóstka, czyli dziewiątki już nie będzie. I szóstka druga. Średniawka bardzo. Co ja mu za kurs dałem? Osiągnięcie odblokowane. Incepcja! Stwórz grę w grze, czyli Game Dev Tycoon, dokładnie. Kurwa, dałem mu kurs design, ale jestem głupi. Ale się chujowo sprzedaje, o Jezus, pomimo hype'u. Ale słabizna, o Jezus. Ale dobrze, fani idą. O, dobrze, tutaj się sprzedało trochę więcej. Pojebane ludzie. Złe szkolenie mu dałem. Technologia ty jesteś na plus. Zaraz będziesz miał 720, będę mógł ci lepsze przyspieszenie dać albo specjalizację. Przyspieszenie maksymalne, dobrze, damy ci. Nie, bo potrzebuję 50 punktów badań, nie mam tyle. No dobrze, trudno. No dobrze, trudno. Robimy nową grę. Więzienie akcja dawno nie było. A wszyscy lubimy Tomasza HD. Chałwa. Chałwa do boju. To jest gra o grupie więźniów, którzy trafili do bardzo rygorystycznego więzienia w Alcatraz i mają problemy z uzyskaniem jedzenia. Jedynym więźniem, który posiada takowe zapasy, jest Tomasz HD. I on posiada właśnie 5 kilo chałwy. U siebie jest skampione po prostu pod płytką w celi więziennej, pod płytką podłogową. Zadaniem ich jest właśnie, bo oni umierają z głodu, mają jedną noc, żeby właśnie namierzyć cele Tomasza Hady i ukraść całą chałwę z jego celi. Na drodze właśnie będą stali im strażnicy,
różne systemy przeciw takie więźniowe, które pilnują, żeby nie podkradać. I oczywiście sam Tomasz Hada, który jest ostatnim bossem i on dba o to, żeby nikt jego zapasów nie ruszył. To właśnie gra chałwa do boju, moi kochani. Dobra, ruszajmy. Silnik, rozgrywka również, opowieści zadania prawie w ogóle. No słyszeliście fabułę, tak. Dobra, dajmy i silnik i rozgrywkę na dużym poziomie. Silnik wytechuj, Matthew Park, technologia na 700, a tej Edward McGillen niech rozgrywkę napierdala. Matthew Park i McGillen, nakurwiajcie. No i od razu jaki rozgłos się zrobił, proszę bardzo, niesamowite. Do czasopisu sobie na dzień dobry, damy troszeczkę skromnie, ale bardzo mało punktów leci, odnoszę takie wrażenie. Dobra, ten wpierdala te designy po milion. Nie, bardzo mało punktów, odnoszę takie wrażenie. Dialogi w ogóle, sztuczna inteligencja, projekt poziomów, okej. To się zgadza. Matthew Park, troszeczkę cię odciążymy. Projekt poziomów, ty możesz to zrobić. Migeru Majumoto, a tu niech zrobi Gimper. Właśnie. Migeru Majumoto, na kurwie punkciory. Pięknie to idzie. No nie drap się po głowie, żeż gałganie. Gremik niszczysz. Dobrze, idzie jakaś czwórka do designu. Fantastycznie, no. Dobra, setka technologii, 200 designu po drugiej rundzie. Nie ma tragedii. Grafika i dźwięk też są istotne, więc dokładnie tak zrobimy. Sztos. Zapytanie. Podobno pracujecie. Wywiad. Jak najbardziej. Więzienie i akcje. Dialogi czy projekt poziomów? No zdecydowanie projekt poziomów. Tu nie ma o czym mówić w ogóle. Za pół miliona małą kampanię trachniemy. Rozgłosik troszeczkę rośnie. Najlepiej produkować gry o nowej tematyce. Niedobrze, bo my daliśmy stare. Ludzie z branży się zgadzają. Jest fajny wywiad. Fantastycznie. Bardzo mi miło i sympatycznie. Rozgłosior do setki. Prawie 70 tysięcy fanów. Już więcej nie. Bardzo mało punktów, jeżeli chodzi o design. Troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o technologię. Game Dev Tycoon 4 miliony zarobił, więc w ogóle ślicznie. Rozgłos powyżej setki. To jest dokładnie to, o co nam chodziło. Raz, dwa, wypuszczamy tę gierkę. Błędy szybko poprawiać. Jakiegoś malucha na nowym temacie robimy szybko. Dobra, trach. Żadnych rekordów, ale mamy nowe połączenie i dobre zarządzanie, więc oczywiście mnożnik do expa. Fantastycznie. Dobrze, idziecie wszyscy na urlop. Jak ten nos, to jest po prostu jakaś masakra, jakieś hetero propagandy mi tu robią. Pierwsze recenzje chałwy do boju. Szósteczka. Szósteczka. Dawno żadnego hiciorka nie zrobiłem, to mnie niepokoi. Chwilami interesujące. Chyba mam za małe umiejętności na pracownikach, nie? Trzeba będzie szkolenie zaraz porobić. Szkolenie. Ty idź w Disney. Dobra, ty możesz przyspieszenie już sobie zbadać, to jest dosyć istotne. Jak ta chałwa? O kurwa, ale tragedia. Ale 50 tysięcy ledwo pierwszy tydzień. Oczywiście fani cały czas w górę idą mi w ogóle, ale... A nadal to jest syfioza straszna. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, wracajcie z urlopiku. Fantastycznie. Robimy nową, malutką grę dla młodzieży na szybciutko, dosłownie. Niech to będzie słownik, niech to będzie... Nowe tematy gier, tak? To czegoś, coś, czego jeszcze nie było. Cyberpunka jeszcze nie robiłem. Akcja do Cyberpunka pasuje? Tak, pasuje. Niech to będzie na PC, niech to będzie RPG, niech to będzie mała gra. Dla wszystkich w gruncie rzeczy. Pieniądze to mój... Is my life. Cyberpunk akcja. Proszę bardzo, elegancko. Nawet niech to będzie słaba gra, nie? Robimy na szybkości. Szybciorka takiego robimy troszkę. Rozgryweczka, silnik są ważne, oczywiście. No, rozgryweczka i silnik. Silnik przede wszystkim. Opowieści zadania w ogóle. Sztos, napierdalać. Róbcie jak najszybciej po prostu. Nieważne, ile to będzie miało punkciorów. No nie, no, nie aż tak nieważne. Nie chcemy, żeby... Żeby co? Żebyśmy fanów tracili, tak? I byli jakoś tam przyhejtowani za to. Już w przyszłym roku zobaczymy nową generację konsol. Mirkonow i Wony będą się ścigać. Oczywiście nowe konsolki jak najbardziej. 115 design, 77 technologia, grafika i dźwięk oczywiście są tutaj istotne. Odpalamy im do pałki. Napierdalajcie, przyjaciele. My friends. No homo, remember. Dobra, czasopisma i dema, super, jakiś rozgłosior robimy. 200 designu, 130 technologii, jestem bardzo zadowolony. Migeru Majumoto, cześć sobie, mój przyjaciel działa na rzecz organizacji, która ma, czy chcemy wesprzeć? Tak, wesprzemy oczywiście. Wszystkie takie rzeczy nam pomagają bardzo. Średnie stoisko, poczekamy sobie może na stoisko? Poczekajmy te 4 tygodnie. Jak nie zejdzie trend, jak zejdzie trend, to trudno.
Gimper, dyrektor firmy Rizzo, ogłosił, że wspiera i w ogóle. Gra chałowa do boju, tylko 3 miliony niecałe. Nawet jak zejdzie trend, to chyba rozgłos ze stoiska na G3 daje więcej. Odnosz takie wrażenie. Właśnie, pieniądze, is my life i chałwa do boju są tutaj wystawiane. No już 250 tysięcy byśmy przebili, co? Byłoby miło. Miło będzie, czy nie bardzo? 230, no dobra. Dobra, puszczamy gierę. Dostała trochę rozgłosu. Nowy temat, nowe połączenie. Więc jakby wpisujemy się w trendy i ruszamy. Dobra, wam robimy szkolenia, kociaki. Bo tak, ty jesteś gównem. Ty jesteś niezły, ale możesz być lepszy. Ty jesteś niezły, ale możesz być lepszy. Ty jesteś przechujem, ale ciebie jeszcze bardziej zrobimy. Design. Analizy rynkowe. Dobra, skończył się rynek, ale chujnie. No dobra. Trudno. Dobra, to ciebie robimy... No w design ciebie zróbmy też w takim razie. Dwóch techerów mamy, starczy. Recenzje gry pieniędzy is my life. O Jezus, ale ścierwo. Ale ścierwo. Nigdy gier na szybko nie robić. Już nie wolno robić małych gier tak poza tym też. Dobra, mam nadzieję, że aż tak fanów nie stracimy, co? O kurwa, ojej, o nie. O nie, ale gnotek. Nie, fanów tracimy. Fuj do dupy. Szkolić się musimy coś, jakiś silnik. Nie, trzeba nowy silnik zrobić, bo nas będą wyzywać. Dobra, ale też sobie zaraz nowy silnik wymyślimy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć.